Hej kochani, witam się z wami w kolejnym vlogu. Zaczynam go bardzo leniwie od kanapy. A pomyślelibyście pewnie, że jest wczesna godzina, ale nie, jest godzina 12. Tak, 20:12. Nie spałam od 12 do 12. Słuchajcie, wstałam o godzinie 8. Musiał Andrzej zadzwonić do pracy. Ale jeszcze się zdrzemam i tak chyba po 9 jakoś wstałam, bo dość długo wczoraj kończyłam jedną książkę czytać, a teraz czytam kolejną. Znaczy już ją kończę, bo jest taka dobra. I tak siedzę tylko w tej kodrze i czytam. I co jeden rozdział wchodzę na YouTube'a i odpisuję na dwa komentarze. I jeżeli dana osoba zamieściła filmik, to oglądam jej filmik i wracam do czytania książki. Taki mam system dzisiaj. Buster w ogóle nie chciał wstać, słuchajcie. Teraz dopiero się przebudził. Przebudził się koło 10, bo byłam taka głodna, a nie mam w ogóle w domu za bardzo nic do jedzenia. Andrzej musi pojechać, bo on nie musi się izolować. Miałam jeszcze ciasto marchewkowe, to mówię, zjem sobie to ciasto marchewkowe. Jak się przebudził, słuchajcie, od razu był przy moich nogach. Oczywiście on tam dostał kawałek ciasta marchewkowego i poszedł dalej spać. Tak, poszedł dalej spać, a teraz właśnie się budzi, jest 12. Ja tak sobie leżę, słuchajcie, i tak mówię do Andrzeja, a może bym się pomalowała, żeby tak, wiecie, coś robić, a nie tylko leżeć w tym łóżku, szczególnie, że czuję się dużo lepiej niż pierwszym moim wirusie, ale potem Andrzej mówi, ale po co i tak nigdzie nie wychodzisz? I mówię, ale może się pomyluję, ale potem stwierdziłam, że ostatnie 5 dni miałam ciągle makijaż cały dzień, także dam sobie tej skórze odpocząć. Zrobiłam sobie, nie zrobiłam maseczki, bo maseczka będzie później, ale wiecie, zrobiłam sobie pielęgnację raną twarzy. I później będę musiała sobie zrobić bardzo długą kąpiel, ponieważ mam takie zakwasy mam, że po prostu masakra na tym nowym Fixstarze. Wzięłam sobie ten membership i powiem wam, że ciężkie były ćwiczenia. Puls miałam bardzo wysoki i czuję. Czuję dzisiaj nogi i plecy i w ogóle wszystko, bo tam jest bardzo dużo takich ruchów. No różnych takich. I pamiętam, że jak ostatnio ćwiczyłam z Fixstarem, czyli to było jakieś 10 miesięcy temu, zanim się on nie znudził, to też miałam to samo. A zobaczcie, co robi ten Buster ze swoimi nogami. Co robisz? Bastolinka? Co robisz? Pokaż, jak się bawisz nogami. Pokaż, jak się bawisz nogami, bo nie ma piesek zabawek, biedny. Hello? Chcesz powiedzieć cześć? Zostaw nogę. Powiedz cześć. Powiedz cześć. No powiedz cześć. No i sobie gryzie nogę, no. Będziesz sobie gryzł nogę? A kto będzie chodził na spacery? Zostawię go w spokoju, niech sobie gryzie tu nogę. Kochani, witam się z wami. Jest, nie wiem, która godzina. Jest 3 godzina. Ja mam na sobie maskę, także się nie przejmujcie. Nałożyłam mi trochę więcej z Nexta, którą dostałam na urodziny. I zaraz idę, zaraz gdzieś za godzinkę, idę na taką mega długą, myślę, że taką naprawdę z przynajmniej godzinę leżenia w wannie, kąpiel ze świeczuszkami i tak dalej. Co wam chciałam powiedzieć? Bastuś! Kość sobie swoją tą wielką zwalił. Sam Andrzej do sklepu kupił mi wodę. Słuchajcie, zaczynam też pić więcej wody. W lecie nie ma problemu z piciem wody. Ale w zimie to jest jakaś porażka, chce mi się tylko pić Max Cherry. I ja ją uwielbiam i ona jest bez cukru, ale uważam, że piję jej za dużo. Przez to, że ją piję, to mi się jeszcze bardziej chce pić, a bardzo mało chodzę siku. Ja mam w ogóle problemy z water retention, także bardzo dużo woda mi się zatrzymuje, bardzo rzadko chodzę do ubikacji, potrafię czasem dwa razy na dzień iść do ubikacji, a wiadomo, że to, żeby to trochę pomóc temu, to jest dobra woda. Ja w zimie mam problem z piciem wody, ale w sklepie ostatnio odkryłam takie coś. Jest to Robinson, zobaczcie, paznokieć sobie złamałam, ale nie mam jakiejś do kosmetyczki sobie zrobić, także, no, ale odchodzę z tematu. I to jest bez cukru, słuchajcie, passion fruit, są różne smaki, to jest akurat passion fruit. Ja sobie to dodaję i piję teraz w tym kubku z Kosty, który ostatnio kupiłam. I od wczoraj piję tylko to, słuchajcie, i naprawdę mega jest, mega. Łatwo mi się wypija taki kubek w 5 minut tak naprawdę, także sobie piję. Andrzej właśnie myje samochód sąsiadowi, bo biedny akurat wracał ze sklepu z zakupami i zobaczył, że sąsiad myje auto ściereczką i wiaderkiem,
A my mamy, wiecie, Jedwasha, także powiedział do sąsiada, że umyje mu auto i że przy okazji swoje też, także stoją na zewnątrz i myją. To są ci sami sąsiedzi, którzy mieszkają naprzeciwko, oni są Hindusami. I właśnie wtedy, co wam kiedyś opowiadałam, że pilnowałam im dziecka, Andry odwiedził jego żonę, także to są ci sami sąsiedzi. I ten chłopiec, on jest niepełnosprawny i zawsze się bał Bastera, a dzisiaj stwierdził do Andry, że chciałby go poznać, także Andry go wziął, ja musiałam siedzieć, więc nie byłam tego świadkiem, ale ponoć bardzo ładnie się zachowywał. Czytałam parę godzin książkę i ją skończyłam, kolejną książkę skończyłam, ale nie zaczęłam nowej. Weszłam sobie właśnie na, proszę, what you want? Robot. To do what? In, when you come back. Robię? Robi się. Thank you. No. Całą kuchnię Andrzej ubrudził i chce, żeby robot posprzątał. A od nie umie go uruchamiać. Boże, zmęczyłam się. Więc weszłam sobie na playera, bo mam wszystkie seriale nadrobione. I wyświetlił mi się serial Behaviorista. Behawierzysta, nie wiem jak to się mówi po polsku. Behawierzysta, jakoś tak, nie wiem. Wy na pewno wiecie, bo on jest mega popularny i ja właśnie widziałam na różnych forach, że go polecają. I właśnie zaczęłam oglądać i jest po prostu mega. Także teraz się zastanawiam, czy ja na pewno zacznę czytać tą kolejną książkę. Chyba dopiero jak wejdę do wanny. Przepraszam, bo na razie chcę tylko leżeć i oglądać. A dzisiaj, słuchajcie, na obiad będzie pizza z piekarnika, bo ja mam słaby dzień. A Andrzej po prostu się nie chce. Także dzisiaj jest typowe Lazy Sunday, leżenie w łóżku, jak widzicie, tutaj kołdra, wszystko. I jedzenie po prostu pizzy. Ale ogólnie jestem grzeczna, nie podjadam słodyczy, nic jem, także myślę, że tragedia się nie stanie. Piję wodę. No, także co, YouTube'a sobie nadrobiłam chyba w całości póki co i na razie kończę. Tylko tak mówię, że się z wami przywitam, ale tak patrzę w tą kamerę, że wyglądam jak nic tu nie wraca. No ale takie są realia choroby. I dzień dobry, witam się z wami. Z tej strony kamery jest poniedziałek. Dla mnie właśnie jem śniadanie. Wiem, że ono nie jest najzdrowsze, bo to jest ostatni kawałek ciasta marchewkowego, ale mam na nie ochotę, także stwierdziłam, że zamiast śniadania będę miała tylko to ciasto, żeby zostać w limicie jakichś tam kalorii i piję sobie herbatkę owocową z Lidla. Czekamy na pana listonosza, zresztą zaraz wam pokażę. Pasterek jest tu, będziemy sprzątać zaraz jego zabawki. Co sobie wziąłeś? Kostkę. Pamiętacie tą długą, białą kość, którą mu kupiliśmy na święta? No to to jest właśnie jej końcówka. I już nie ma. Dzisiaj ma przyjść kość z Amazonu. Trochę podobna, niestety nie udało nam się znaleźć takiej dłużej, ale ta będzie też w miarę chyba taka, w miarę długa. Sebastuś? Tak? Tak, bawi się. I ja zrobiłam sobie dzisiaj makijaż, zobaczcie, tutaj Andrzej śpi, jak dziecko. No. Jest godzina 10, która jest godzina 10:15 i ja wstałam o 8:30, nastawiłam sobie budzik, bo musiałam jeden raport zrobić, taki raport, takie coś musiałam w pracy zrobić, także i tak musiałam wstać. Nie ma dla mnie problemu wstawać rano, bo też nie chcę przejść w taką rutynę jak on tam, że śpi bardzo długo, bo później będzie mu ciężko wrócić do roboty. Dlatego ja spoko i tak dzisiaj stwierdziłam, że czuję się trochę lepiej, w sumie dużo lepiej. Także chciałam się pomalować, że po prostu wiecie, troszeczkę, no trochę to inaczej przeżyć ten dzień, bo powiem wam, że ta wczoraj niedziela, gdzie widzieliście, nawet nie przebrałam się z piżamy, po prostu cały dzień przeleżałam na sofie, to się jeszcze gorzej czułam, niż bym się czuła robiąc coś. Także dlatego dzisiaj rano właśnie wstałam, pierwsze co pomalowałam się, drugie co posprzątałam całą kuchnię, teraz sobie właśnie zjem śniadanko i jak Andrzej wstanie, to posprzątam tutaj salon. Widzicie, ile tam wszystko jest, moja woda jest u góry tam na stole, ale chcę tam ogarnąć i będziemy sobie siedzieć. Postaram się dzisiaj też sobie jakiś trening zrobić, moje zakwasy mi trochę przechodzą, wczoraj zrobiłam sobie bardzo długą kąpiel. No i co? No i zobaczymy jak będzie. Chciałam się tylko z wami przywitać. Czekamy i na listonosza chyba. Nie wiem co ja ma przynieść listonosz, pewnie PCR test. I czekamy na kuriera z Amazonu.
Nie wiem, czy jeszcze na kogoś. Jeszcze na Solę z Look Fantastic, ale to nie wiem, kto je przywiezie. Może to z poczty przyjdzie, nie wiem, bo to sam wiadomość z poczty. Książki z Polski też już do mnie idą. Został wysłany parę dni temu z taniej książki. Dostałam wiadomość, także też może i one przyjdą dzisiaj albo jakoś w tym tygodniu. Byłoby to mega szybko, ale już się przyzwyczaiłam, że tania książka jest szybka, jeżeli chodzi o wysyłki, co bardzo mi odpowiada. No dobra, idę pić moją herbatkę, jeść moje ciasto marchewkowe i widzę się z Wami później. Właśnie pan przyniósł nam przesyłkę. Co tu jest, Bastuś? Chyba coś dla ciebie. Jest dość dobra, dość duża, także zobaczymy, czy ta kość jest faktycznie taka wielka. No powiem wam, że w porównaniu z tamtą dużą laską to jest maleństwo, ale no też nie jest najmniejsza. Tak. Oho. I ona właśnie jest świąteczna, bo ona ma cranberry... Gdzieś tu powinno być napisane. A tak, turkey i cranberry, czyli typowo świąteczne angielskie smaki. No i co? Chyba Basterek jest zainteresowany, tak? Twoja kość? Twoja? Twoja? Już mama rozpakuje i ci da. Także zobaczymy, czy Basterek będzie jadł. Test na żywo za 3 sekundy. Tak bardzo chcesz? Ogon mu lata. Chyba jest zadowolony. Chyba jest szczęście. Jest szczęście? Bastek? No i mamy szczęśliwego Bastera. Słuchajcie, przyszła kolejna dostawa z Royal Mail. Tym razem to była poczta Johanna. Johanna? I to jest ten poster, o którym wam mówiłam, że zamówiłam tutaj do salonu. Wygląda on tak. Ja myślałam, że on będzie większy, ale wydaje mi się, że jest całkiem fajny, bo też nie chcieliśmy tutaj nie wiadomo co. Ciężko będzie przy tym telewizorze, że tak powiem, reagować. Ale powiem wam, że quality tego zdjęcia jest cudowna. Ono kosztowało około 6 funtów, jakoś 5,50 mi się wydaje. Piękne. Ja wam powiem, że to jest jedno z moich najbardziej ulubionych zdjęć, które zrobiłam Basterowi. A jestem z niego mega dumna i to jest właśnie to zdjęcie, które wygrało ostatnio... jakby to powiedzieć, wejście do kalendarza. Także mam je tutaj powiększone. Jest godzina czwarta, słuchajcie. Andrzej właśnie wrócił z zakupów. I będę robić potrawkę z kurczaka w Thermomixie, no bo on po prostu bez tego żyć nie umie. Potrawka w Thermomixie z ryżem. Ja jestem akurat zadowolona z tej opcji, bo tam nie ma nic smażonego, także jest zdrowsza wersja. Szczególnie, że nie mogę ćwiczyć, bo strasznie coś mam z tymi plecami i te zakwasy i no, ciężko się mi jest ruszać. Na razie poczytam jeszcze książkę i za obiad się wezmę troszeczkę później. Zrobiłam mój test PCR, nie wiem czy wam mówiłam czy nie i został on wysłany. A teraz chodźcie ze mną, tu będzie trochę ciemno przez chwilkę i wam pokażę drugie zdjęcie, gdzie wylądowało. A to są te półki, widzieliście je tam. A gdzie on dał te... Aha, dobra. I tu jest drugie zdjęcie. Drugie zdjęcie wisi u nas w sypialni. Zdecydowałam się na takie ciemne zdjęcie, bo tutaj mam ogólnie ciemno i jest po prostu przepiękne. Zobaczcie go oczy. Przecudne. I Andrzej mi tutaj położył. Moje buty tu leżą. Które są jeszcze nienoszone, bo teraz nie mogę wychodzić z domu, więc... I przyszły mi te 3 sole z Look Fantastic. To jestem bardzo zadowolona. Jest tutaj kilogram i jest to wiśnia z pomigranatem. Te, źle sprawdziłam wagę, one są mniejsze i trochę jestem na siebie zła, bo ja je kupiłam na promocji, powiedzmy za 2,50, one chyba są za funt 99 w Home Bargains. No ale trudno. Tutaj mamy różowy grapefruit z trawą cytrynową i trawą morską i tutaj mamy drewno. Nie wiem, co to jest Neroli i Sage. Także te 3 sole będę teraz miała. A co ty robisz? Patrzysz na siebie w lustrze? Tak? Kogo tam widzisz? Kogo tam widzisz? Będę się gryzł. Także sole są... No i co, słuchajcie, ja...
Już mi się znudziło to, że mam makijaż dzisiaj. Śmiesznie w ogóle makijaż w domu, gdy się nie wychodzi. Ale zmyję go, zrobię sobie jakąś maseczkę właśnie, poczytam książkę i później zrobię, wezmę obiad. A Andrzej jak był w sklepie, kupił wszystkie zakupy na ciasto marchewkowe. Także ciasto marchewkowe będzie jutro. Mam nadzieję. Czekam też na telefon z pracy, bo do mnie chcą zadzwonić, nie wiem po co. Ale niech dzwonią i... O, ten już coś usłyszał. I tyle. Jeszcze nie będę kończyć tego vloga. Myślę, że jeszcze nagram Wam coś jutro, bo dużo do Was nie mówiłam, także jeszcze jutro i jutro złożę i jutro Wam go wstawię. Pewnie jakoś po południu, tak myślę. Taki trochę vlog. Jesteście przyzwyczajeni do vlogów rannych, a ja Wam zrobię surprise'a i zrobię Wam vlog popołudniowy jutro. Także widzimy się jutrzejszego dnia. Wiecie co? Stwierdziłam, że jeszcze zobaczę się z Wami dzisiaj, a mianowicie pokażę Wam, jak robi się tą, znaczy jak, na szybko potrawkę z kurczaka, bo wiele z Was mnie o to pyta. Także pokażę Wam na szybko, który to jest przepis, po pierwsze, a po drugie właśnie jakie do tego potrzebujemy rzeczy. Andrzej zaraz musi jechać do sklepu, bo zapomniał kupić śmietany. Mówi, że w Lidlu nie było i miał zajechać po drodze do sklepu, do Tesco i zapomniał. Także powiedziałam mu, że niestety, ale musi jechać już niedługo, bo trzeba będzie zrobić sos. Jeżeli chodzi o potrawę, to potrawa jest ta, kurczak z warzywami i ryżem. Ona wygląda tak. I na samą potrawkę, czyli na samego kurczaka, potrzebujemy kurczaka, nie aż tyle, bo potrzebujemy około 500 do 600 gram, ale my tu wzięliśmy, kazałam Andrę wziąć dużą tackę, ponieważ i bastery kurczaka i pewnie na tygodniu będziemy coś z kurczaka robić, żeby po prostu nie zamawiać takeawayów, także większy kurczak, dwa woreczki ryżu Cheddar Bold, ja zawsze gotuję z tego ryżu i wychodzi wyśmienicie. Warzywa mieszane, słuchajcie, tam w przepisach są różne, ale ja teraz kupuję taką mieszankę i ona się wyśmienicie nadaje, a nie muszę stać i kroić warzyw. Potrzebujemy dwie kostki bulionu, chyba że mamy zrobioną przyprawę w Thermomixie. Muszę zrobić sobie tą przyprawę, ale na razie mi się nie chce. Olej i jeżeli chodzi o przyprawy, to jest sól, papryka słodka, kurkuma i pieprz czarny. Także tylko tyle, jeżeli chodzi o główne danie. Jeżeli chodzi o sos, do sosu potrzebujemy parsley, potrzebujemy cebulę, musztardę i koniecznie musi być polska musztarda, słuchajcie, jeżeli ktoś nie jest wielkim fanem musztardy, bo Andrzej średnio lubi musztardę i jak robię z tą, nieważne którą, ale polską musztardą, smakuje mu bardzo. Ostatnio nie miałam polskiej musztardy, dałam angielskiej i była za ostra dla niego. I mąkę i właśnie do tego sosu potrzebujemy jeszcze śmietany, której nie mamy. Także Andrzej zaraz pójdzie, a my bierzemy się za gotowanie. Zapomniałam dodać, że Alexa tutaj mi będzie pokazywać program Too Hot to Handle.
Witam Was. Wtorek, godzina 9:40. Ja wstałam o 9:00 i czuję się w miarę dobrze, dlatego chcę to wykorzystać. Posprzątałam kuchnię, zamknęłam drzwi w kuchni i robot tam teraz pracuje, sprząta podłogę, później włączę mopa, a ja stwierdziłam, że zrobię trening póki mogę. Zakwasy mi mega przeszły, także zrobię trening i pokażę Wam, jak to u mnie wygląda. U mnie to wygląda tak. Na dużym ekranie mam ćwiczenia. Właśnie to jest Lucy, o której Wam mówiłam. Dodała nowy filmik Full Body Sculpt, czyli ćwiczenia, które idą na całe ciało. Ona ma też różne, na przykład tutaj, które uwielbiam i pewnie zrobię, 10-minutowe stojące na brzuch i tak dalej. Także różne ma workouty, dłuższe, krótsze, można sobie wybrać. A tu leci mi M jak miłość, także tu ćwiczę na dużym ekranie, na małym mam ćwiczenia i co? Jadę z tym koksem, póki czuję się lepiej, bo wczoraj wieczorem wzięło mnie i nie byłam w stanie nic zrobić. I kończę książkę i tak mówię z rana, może najpierw tą książkę przeczytam, ale mówię nie, bo wiem, że jak się wezmę za książkę, rozleniwię się i jeszcze gorzej się będę czuć, także nie ma opcji. Także biorę się za ćwiczenia. Cześć kochani, witam się z Wami, jest godzina 11:40. Ojoj, na zdrówko, kochanie. Zrobiłam trening. Jak widzicie, pomalowałam się nawet. I ciasto marchewkowe jeszcze 5-10 minut i będzie gotowe. Także dzisiaj się czuję lepiej i czuję się też jak dobra pani domu. Andrzej dalej śpi, ja nie wiem, do której on siedział, ale miał ból kostki, także pewnie dość późno. Popatrzcie tu na tego pana. Co? Ale co? Kość mu smakuje. Tak? Smakuje ci kość? Tu są, zobaczcie. Dopiero rano sprzątałam, a zabawki są już wszędzie. Nie, Bastuś? Bastulek? Bastuśka? Nie będzie na Was patrzył. Nie chcę dzisiaj się pokazywać za bardzo. No, tu jest książeczka. Tą, którą właśnie zaraz skończę. Świeczuszki sobie zapaliłam. Moje kwiaty, które mi wczoraj Andrzej przywiózł. Kupił mi tulipany z żółtymi różami. I tutaj mam herbatkę. Także czekamy na ciasto i zobaczę się z Wami troszeczkę później pewnie, żeby zakończyć tego vloga, tak myślę, bo wątpię, żeby się coś dzisiaj działo ciekawego. Kochani, jest godzina 13:52. Przyszłam się przywitać, pożegnać, zakończyć tego vloga. Skończyłam książkę 16 tego roku. Moja opinia na Instagramie, oczywiście taka krótka, ale na koniec stycznia będzie filmik. Będzie nowa seria u mnie na kanale, typowo książkowa, która będzie się pojawiać co miesiąc. Nie wiem, czy już Wam o tym mówiłam, czy nie, ale co miesiąc będziemy sobie rozmawiać o książkach danego miesiąca, które przeczytałam i porównamy sobie, ile książek przeczytałam tego samego miesiąca rok wcześniej. Co za pies. I już sobie wzięłam kolejną książeczkę. To jest właśnie ten erotyk, który jest napisany przez faceta, który mnie bardzo ciekawi, władza, seks, intrygi, duże pieniądze, erotyczna fascynacja mężczyzn, erotyczne, także zobaczymy, jak to będzie. Czekam, aż się ciasto wyleży w lodówce i zrobię sobie pewnie kawkę i zjem ciasto na lunch albo takie w sumie prawie obiad, nie wiem, druga godzina, nie wiem, nie jestem głodna, żeby iść obiad dzisiaj. Także co, ja kończę. Bardzo chciałam podziękować za poprzednią oglądalność poprzedniego vloga, bo jest bardzo, 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 bardzo fajna, także Wam bardzo dziękuję. Dziękuję za wszystkie pytania i jeżeli ktoś jeszcze ma jakieś pytania do Q&A, to zadawajcie je tutaj poniżej, bo jutro będę nagrywać, żeby filmik pojawił się pojutrze.
Tak, dobrze mówię? Tak, jakoś tak. Pojutrze albo po pojutrze. Także jeszcze czekam na jakieś dalsze pytania, chociaż już jest ich parę i są parę takich bardzo fajnych, oryginalnych. Także bardzo cieszę. Pasterek też się chciał pożegnać. Żegnamy Was. Dziękujemy za wszystko. Pa, pa!